W Bibliotece Mocaku prezentujemy wybór fotografii z cyklu Polski Fantom autorstwa Dany Arieli, izraelskiej artystki, badaczki, profesor historii, która w swoich projektach koncentruje się na relacjach między sztuką a polityką, zarówno w systemach totalitarnych, jak i demokracjach. W projekcie Fantomy, podróż śladami szczątków dyktatury, który realizuje od 2009 roku, dokumentuje pozostałości po upadłych reżimach. Na wystawie prezentujemy współcześnie wykonane zdjęcia, które dotyczą obiektów, przestrzeni i miejsc związanych z okresem II wojny światowej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Artystka dokumentowała także miejsca w 14 innych krajach, m.in. w Niemczech, Rosji, we Włoszech i krajach wschodniej Azji. W projekt angażowani są także odbiorcy, którzy dzięki możliwości komentowania prac na stronie internetowej zabierają głos w dyskusji na temat przepracowywania trudnej przeszłości i jej fantomowego objawiania się w przestrzeni publicznej. Widzowie mogą zabrać komentarze prezentowane pod fotografiami na wystawie do domu, jak również napisać własne na jednym z komputerów udostępnionych w czytelni. Hello, my name is Dana Arieli. I'm really happy to be here at the Museum of Contemporary Art in Krakow. I'm exhibiting here the Polish Phantom, which is a result of 10 years of project that I've been doing around various places in Europe. The name of the exhibition, the Polish Phantom, is driven from the general project, which deals with memory, with past, with memory culture. My interest in Poland goes back many, many years. I've been dealing with history and the relations between art, history, and politics. And I wish to thank Marlena for this opportunity and to be hosted here.